And you, what would be your story of humankind? Hejho, witajcie w Humankind. Uwaga, dobrze powiedziałem, bo przed momentem dwa razy się pomyliłem i mówiłem CIF. Także sami wiecie, rozumiecie, ora mi się w banie, a tutaj w Memphis budujemy już piramidy. Te drugie piramidy, bo szałwie już mam. Zapłaciłem 20 zł i jedną turkę oszczędziłem. Szałwia już tutaj leci. Czy ona mi zagwarantowała stabilność? Nie, stabilność dalej spada. Będzie 98 w przyszłej turze, ale do ogarnięcia to będzie. Mam wrażenie takie. No muszę tutaj jeszcze w tej epoce parę rzeczy zrobić. Chciałbym oczywiście zadbać o tę sławę. Już wiemy, że podbicie jakiejś cipki całkowicie, nawet całkowicie, nie niszczy jej punktów sławy, że tak powiem. No, zostają one, liczą się do wyniku końcowego, także no, będę starał się w każdej jednej epoce trochę tych gwiazdek zdobyć. Jest nieźle nawet. Bo nie jestem ostatni, jestem piąty, przyzwoicie. Blisko też miejsca czwartego. No ten pierwszy różowy wymiata, dużo tego ma, ale no tak to działa, najwyższy poziom trudności. Wiadomo, że całą grę będę gonił i będę kombinował. Ale czyny już jakieś zrobiłem, trochę fartem, bo to po prostu chyba odkryłem te cuda natury. Tak mi się wydaje. Gdzie to będzie widać, które jest zaklepane przeze mnie. Tak, tu jest cud natury i tu też. O, także fartem. Fartem zrobiłem, ale dobre i to. Dobre i to. No to bym chciał. To bym chciał zrobić. Także dzielnicę trzeba budować. Tutaj ukończyłem. Fajnie. No to się zbiera. Całkiem przyzwoicie zbieram tych punktów wpływu. Jest nieźle. Tego chyba nie zrobię i wcale mi się nie pali, żeby na tym etapie gry wojować i gwiazdki militarysty zdobywać. Nauka. No to oczywiście wypadałoby zrobić. I mam nadzieję, że uda się zrobić. Fundusze, no też same się zbierają, także kto wie, może się uda. No i tutaj gwiazdki rolnika, potrzebujemy ludności. No też być może się uda zrobić, także wygląda to nawet przyzwoicie. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Mam jedno miasto ponad limit, to zdobyczne. Jej carsko, minus 10 wpływu za limit. Ja to miasto splądruję, bo nie chcę go tutaj mieć. Ja bym chciał to miasto przerobić. Znaczy ten posterunek na miasto, ale widzimy 1060, sporo. No ale tak będziemy chyba kombinować, szanowni państwo. No i tutaj mamy jeszcze... Aj, tylko że ja nie chciałem ułazić pojedynczą jednostką, kurde. No nie chciałem, no. Ale trochę połażę tutaj wokół może. Bo tu ciągle osobliwości się mogą pojawiać. A w osobliwościach mamy punkty nauki, punkty wpływu. Także całkiem fajne rzeczy w gruncie rzeczy. No zobaczymy. To oczywiście rozwiążę, za to nie będę bulił. Tu się skradam wzdłuż tego klifu. No nie chciałbym z tymi tutaj walczyć. Mają te błyskawice, to oznacza, że oni są bojowi. Agresywni i niebezpieczni. Dajcie mi tu jakąś lojalność. Ja tam lojalność. W C6 przed momentem grałem, nagrałem dwa odcinki. Dajcie mi tu jakieś osobliwości. A nie. Tu sobie zrobię takiego łucznika, żeby mieć i bezpieczniej się czuć. Być może po prostu wykorzystam to razem z tym. Albo nie, tam zaraz. Tu muszę iść dołączyć się z tamtym. No, tak trzeba zrobić. A tu się skradnę, podkradnę. Coś to rozpiernicze może, czyli w sensie rozczłonkuję. I zrobię sobie armię dwóch łuczników i dwóch wojowników. O, to by było dobre. To by było dobre, tylko muszę jakoś tędy przejść. Szamanizm egipcjanie. Patrzcie, moja religia się szerzy. Pięknie. Dobra, jak ja będę chciał iść tędy, to ja muszę iść. O, nie, 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 nie. Skąd wy tu się robaczki wzięliście? A, kreta gdzieś tu jest. I też, kurde, dziad taki. Taki widzicie. Bojowy, agresywny. Ej, gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie są oni? To jest dobre pytanie. Nie chcę tego sprawdzać. W sensie nie chcę tam iść. No i nie będzie tu żadnych osobliwości. Co to ma znaczyć w ogóle? Ej, no i teraz ja się będę musiał tędy przebić jakoś. Czy ja to chcę splądrować już? To mi te 10 punktów zabiera.
To nie jest fajne, oczywiście. W 10 tur 100 punktów. No to dobrze by to było splądrować w cholerę. Ale może jak czwarte będę robił, to splądruję. Niech się ten zakład zrobi, plus 4 wpływów. Ale to 10 zabiera, 4 zyskam. To taki interes. A, jak Zabłocki na mydle. Jak to się mówi. To bym miasto też założył. Albo chociaż zajął ten posterunek, kurde. A posterunek ile będzie? 196. O cholera. Tu by se klepnąć ten posterunek. Ej, to nie jest taki zły pomysł. Bo ja tutaj już za niedługo będę w stanie... O kurde, nie tak niedługo. 113. Tu. Ten lud... Ich armię można nająć. No o to mi właśnie chodzi, że będę chciał nająć tę ich armię. Powolutku, powolutku. Wytrzymam? Wytrzymam chyba. Dobra, z powrotem. Z powrotem. Nie wiem, czy to śmieszne. To w ogóle nie śmieszne, ale z powrotem. Z powrotem. Czyli tym jakoś przejdziemy, może tędy. To na razie niech to się robi. Takie niszczenie miast wydaje się trochę głupie, być może, ale poprzednia gra mnie nauczyła, że to jednak nie jest głupie, to jest mądre nawet. Chyba. Jeszcze się uczę gry oczywiście. Piękny Bajkał. Największe słodkowodne jezioro świata, w którym jest ogromna ilość słodkiej wody. Wody, która stanowi kilkadziesiąt procent całej słodkiej wody świata. Jest tak po prostu głębokie, skubane. Nie wydaje się, że tam jest tyle wody, a jest. Masakra. Kurde, no i łażę pojedynczą jednostką. No, jak mnie coś tutaj dopadnie, to będzie problem. I co gorsza, jeszcze muszę się wrócić, bo tędy nie przejdę. Tutaj klipy widać wszędzie. Oj tak, trzeba się wrócić. Ja pierdziule. Ażem polazł i żadnej osobliwości nie znalazłem. A ten mi tu stoi. Kurde, paździerz jeden, no. Niefajny. O, idź stąd, właśnie, poszedł. Włócznik. No i nie mam w ogóle tej miedzi jeszcze, ja pierdziule. Teraz może będę sobie mógł gdzieś tę miedź zrobić. Taką kurczę w mordę jeża nietoperza mam, szanowni państwo, nadzieję. Ta, ona jest tu. Oho, o tym właśnie mówiłem. No i to jest to, pojedyncza jednostka, a tu mamy dwa rydwany. O, wycofaj się. Nie, muszę jakoś się przekraść i się połączyć. To atakują dziady. Trafiły mi się agresywne, kurde, te ludy niezależne. Trochę nie fart. Dobra, z powrotem, chopie. Trzeba się połączyć z ziomkami. Bo tutaj tak samemu latać, to jest, kurcze, ryzykowne. Jak ja bym chciał iść tutaj, to gierka pokazuje mi, żeby tędy. No, dobra. Chociaż nie podoba mi się ten plan. Ja bym se przeszedł tędy. Tu bezpieczniej będzie chyba. Dawać mi te osobliwości, paździerze jedne. Za jedną turę będzie ludek. Dałbym tutaj gościa, kurde, do nauki jakiegoś. No przydałby się, nie powiem. No chyba, że no ciągle mogę się w tym rejonie kręcić, no bo tutaj osobliwość się może pojawić. Tu gdzie jest tam giełka taka. A zdążę to w każdym momencie rozwiązać. Też nie powinno być z tym problemu większego. Dobra, gdzie my to chcemy iść? Uwaga, uwaga, najważniejsze rzeczy udało się odkryć. No tu mamy te nasze jednostki. Unikalne. No to można by iść. Chociaż... A, tu są drogi, to tak, jak najbardziej warto iść. Także ze względów gospodarczych, wojenno-gospodarczych. Oho, tu są. O Boziu. Ja ich najmę. Ale to jeszcze. Jeszcze. Dobrze, że tam biegają, a nie tu. Bo dzięki temu mnie po prostu tutaj nie zaatakują. A takie dwie jednostki, takie moje cztery, takich badziewiaków, zwiadowców, to mogłyby
Woodwoods. To. Tylko problem też polega na tym, że mogą chcieć i tych zaatakować. No, litości. Nie atakujcie mnie. Nowa religia, szamanizm, Egipcjanie. O, dobre, idą atakować, kurde. Pokaż zasady. Ludy niezależne. I to będzie fajnie wziąć, tylko sobie ten posterunek tam założę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Klikamy samemu. Ja tam kolejkuję, potem sam klikam, bo tak wolę. Las, zwierzęta łowne. Okej. Okay. Tu chmurka. Mogą być w takich chmurkach te osobliwości, czy nie mogą? Do jasnej, ciasnej anieli, bo to dziwne aż, że nie ma. Dobra, idę tutaj, se wlezę. Tu na razie będę stał. Nikt mnie nie atakuje? Nie. O! Na całe szczęście. A oni to w ogóle obrobili. To jest dobre, obsydian. Kurde, fajne, fajne, fajne. No, tylko że tam grasują ci z krety. Krety pierdzielone. Ekbatana. No jak to wygląda? Zero. Boże, mógłbym to zaatakować. Jest, jest. A czemuż to mi się tyle tego tu zrobiło? Plus 5. Co ja coś... Aha! Tutaj się chyba jakoś zgraliśmy. Coś tak mi się wydaje. Jak to się robiło? Jest, 106. I to mnie już nie będzie atakowało. To pójdziemy tamtych bić. Bieremy. Bieremy. Albo nie. Czekajcie, jeszcze nie tak zrobimy. Teraz tym zdobycznym pójdziemy to zniszczyć. Dobry plan? Kurde, mnie tam się podoba. 6,21, 3,15, 16, 13. Idziemy w tę produkcję. Chociaż tutaj też miasto jest cholera... Wiecie, co jest problematyczne? Na granicy. Ten teren będę chciał dołączyć oczywiście do tego miasta, ale to też, kurde. Wolałbym już, a nie potem. No ale tu też pięknie się będzie bronić w razie czego. Na tym terytorium, zobaczcie. Tu rzeka, tu klify, tylko stąd by można było wchodzić. Także jakbym się tu rozstawił na tej linii, to mógłbym odeprzeć każdy atak. I podobnie z drugiej strony. To będzie forteca tutaj. Idziemy. Idziemy. Mieliśmy, założyliśmy. To są w ogóle Medowie. Tylko czekajcie, oni może już nie będą chcieli mnie atakować. O tak, nie, już mnie nie będą atakować. Dobra, no to z głowy. To ja ich idę zaatakować. Niedźwiedź, niedźwiedź to będzie atakował. Niedźwiedzia się nie da przekupić. Ej, tutaj, ej, to jest dobry patent. W tym mieście mogę sobie to obrobić. Potem zniszczę to miasto, ale te obrobione pola zostaną. I potem zrobię tutaj posterunek i przyłączę do tego miasta. I to wszystko będzie już obrobione. O kurde. Ale jestem genialny. W cudzysłowie oczywiście. Żartuję. Miasto zdobyczne. Kurde, trzeba pamiętać, że jak zero, to tam wchodzimy jak do siebie i się zamienia w miasto. Pamiętajmy o takich rzeczach. Też wcześniej, czy ja coś takiego wcześniej kiedyś zdobyłem? Chyba niekoniecznie. Coś tak mi się wydaje. To by się w ogóle mury przydały. A tak zajrzymy tylko i się wrócimy. Nie ma nic. Dobra, wracaj się z powrotem. Z powrotem. Będę to musiał jakoś połączyć wszystko. Harappa. Majowie. Dobra, ja bym chciał Khmerów. Ale to Khmerowie to chyba jeszcze nie teraz. Tutaj rośnie. Fantastycznie. Podoba mi się. Światowe osio... Solidna robota. No szkoda. Bo to sławę ktoś zbiera. Nie! A, dobra. To mnie zaatakował jakiś niedźwiedź. Ta, niedźwiedź. Bitwa ręczna. Aj, tylko po co ja to tak wziąłem? Niepotrzebnie zupełnie. Wojownik. Wojownik niech siedzi tutaj. Na pladze. Tych dajmy tu. I niech niedźwiedź następny atakuje. I my się będziemy bronić. On nas będzie atakował. I umierał. Chociaż. Albo dobra. Zobaczmy jak odda. Jak ugryzie. Takie tam. Możemy dziada robić. A już. Dobra, czy ja... Aha, 10 złota. 10 złota, leczcie się tutaj. I tu bym właśnie chciał tego. Łucznika dołączyć.
A tych, jazdę do tych Rydmanów bym chciał dołączyć. A nie, dobra, to są ci. Bezdomni. Ludzie bezdomni. Dobra, nie będzie tu chyba żadnej osobliwości. Rozwiążmy tę jednostkę. Niech się tutaj rodzi. Za 8 będzie. 3. Spoko. 88. Kurde. Słabo. Ale też by można w ramach czynu społecznego, sławnego, o tego tutaj, te dzielnice jakieś sobie zbudować jeszcze kolejne. Gdzie ja to chciałem robić? No tu, w tym kierunku, tylko że ja tego terytorium jeszcze nie mam. No gdzie jest produkcja, kurde, no gdzie? No w górach jest produkcja właśnie, na tym polega problem. Tu byśmy, o, nad tą rzeką, tu byśmy te przemysłówki robili. Bo w tym momencie trzeba to wyłączyć. Tak, tej góry nie mam w zasięgu, no w ogóle tego terytorium nie mam i to terytorium trzeba by włączyć. Ale terytorium i stabilność zmniejszy, jeszcze bardziej. Czyli też dobrze by było w tym kierunku się rozwijać. Kamienne kręgi dobrze by było zbudować. A, oszczędźmy jedną turkę. Za 27 to mogę, tyle mniej więcej zarabiam na turę to się kalkuluje. Mury. Kurde, mury też by dobrze było zbudować. Gdzie tutaj mi gierka podpowie coś? 11 daje. I bym zgarnął te okoliczne pola. Chociaż może tu 3 takie te przemysłówki. Kurde, te przemysłówki, inaczej te dzielnice już działają, także już tak nie naspamuję nawet tych przemysłowych. Kurde, wolałbym w kupie takiej jednej. Czyli wolałbym tu. Tu. Przy tych górach najbardziej bym chciał. Bo tu wokół, tak, tutaj te złotonośne, biznesowe by się najbardziej chyba przydały. A tutaj mamy dużo tej, dużo produkcji. No tu jest ta produkcja właśnie. No i tu bym te przemysłówki sobie zrobił, no. Czyli tu bym sobie na przykład taką dzielnię przemysłową zrobił. Na razie 7, ale już bym to po... Nie, no nie zgarnę tego pola właśnie. Ja pierdziule, musiałbym tu zrobić ten posterunek kolejny, no. Nie, no bo tutaj to mi się nie widzi. Tutaj to jakieś te rolnicze bym se zrobił w tym kierunku. Kurcze, pieczone. A to gdzie se... A, żeby dokończyć. A, to dokończmy wspólnym wysiłkiem. Tak, zróbmy to. Niech tu się to zrobi szybciej. Nawet mi się ten plan podoba. Jezu, już jest nowa epoka. Dobra, to. Mogę cofnąć, tak? Zobaczmy, kto tu będzie. Kartagina, Celtowie, Goci, Hunowie, Mauriowie i Persowie i Rzymianie. Dobra, czy jest sens na tym etapie, w tej epoce się bić o te punkty? Rzymianie to pamiętamy, Pretorian 30. Takie se. Tu mamy złoto, obelisk. To mnie najbardziej interesuje, to pierwsze w sumie. Chociaż te inne też oczywiście. Kuna. O kurde, przemysł i wiara, dobre. No ale zajęte już, jak widzimy. Egipcjan mógłbym wziąć, mnożnik lepszy. Jest Grecy nauka i hoplici. 27, gorsi od Pretorian, to nie chcę takich rzeczy. Słabe. Amfiteatron. 2 punkty nauki na miasto, na badacza, na miasto lub posterunek. A, to też mi nie siądzie jakoś na tym etapie gry. Koton to port, to niezbyt. Celtowie żywność. Też słabe nawet mi się wydaje. Goci. O, zdolność bojowa. Ale, ha, podczas plądrowania. To też. Jaka słaba jednostka jeszcze. To jakie słabe, tylko że oni zmienili balans jednostek. To może to nie jest takie słabe. Zdolność bojowa na kawalerii. Kawaleria nie wchodzi do miasta, nie wchodzi na mury. To jest dobre do walki w polu. Ale nie walki w miastach. A w tej grze jednak większość walk toczy się w miastach. Większość, nie to, że wszystkie. Większość. Tu mamy wpływy. I koszta wpływów zmniejszone. Stupa. Wpływy i nauka. O, to już niezłe. I to już takie ciut lepsze.
Jak ci pretorianie. Tylko, że tu jest właśnie, tu jest ten limit miast. Kurde. Stabilność na miasto lub posterunek. Limit miast zwiększony i stabilność dodatkowa. Wow, no to jest dobre. Pałac satrapy, wpływy, fundusze. Stabilność spada, to wiadomo. Targową zastępuje. I nieśmiertelny, który wygląda trochę słabiej, ale pamiętamy... No patrzcie, tylko miedzi wymaga. I pamiętamy, jak ciężko było moimi konikami walczyć z Gilgameszem, który miał tych nieśmiertelnych. Pójdziemy, w tych weźmiemy. Przyjmij. No i trochę się pośpieszyłem, bo miałem se tam sławę sprawdzić. O Boże. Miałem se tam sławę sprawdzić. O, no dobra, ale piramidy zbudowałem. Jednostki dalej będę mógł robić. W kolejnej epoce. Nie, dobra, okej, okay, spoko. O, jakie ładne te moje rydwany. Bo też zmieniono to, że one się tak dostosowują do naszej kultury. Chociaż teraz już jestem... No, chociaż dalej jestem w tych klimatach bliskowschodnich. Bo z Egipcjanina zostałem Persem. To też okej. Okay. Też okej. Okay. Też mi się podoba. Dobra, ja was chciałem połączyć, chłopaczki nieboraczki. No kurde, idźże tu. O, permo jedna. Jak nie prawym, to lewym. Czy oni to kiedyś zmienią? Żeby to jednym było. No i prawym, już tu prawym nie mogę, tak? Tylko teraz muszę chyba lewym, tak? Nie, też nie. To teraz muszę wziąć rozkaz i wziąć tak. Tak i tak. Nie, to teraz jak rozkaz i dam prawym, to chyba wreszcie gierka... Nie no, to jest jakieś niedorzeczne. Aha, nie mogę połączyć tych... Okej. Okay. Przypomniało mi się już. Kupnych. W jedną armię... Najemników nie mogę w jednej armii mieć z moimi jednostkami. O Boże, to niepotrzebnie tu przyszedłem w takim razie. Ale patrzcie, jak zagrożenie wyeliminowałem. Ekbatańskie. Po prostu se kupiłem. Ich armię. O, są tam. Utrzymuj. No dobra, na razie tak zróbmy. Niech wsparcie idzie. Aha. Połączy mnie to? Dobra, wyczekamy to. Spokojnie. Tym też tu przyjdziemy. Spokojnie. Odkryto. Wow, gdzie? Jak? Ja to? O, jest. Kolejna sława mi tu wpadła. Tak, tylko że to chyba już mi gierka nie zaliczyła. Nie no, mam nadzieję, że zaliczyła. Że mi to Tu jest jeszcze jedno. Ale czekajcie. Ho. No, też pewnie zniszczę. Tylko ci pokojowi na całe szczęście. Nie, nie pokojowi. Ci nie, ci są bezdomni. No nie, ile tego dziadostwa tutaj? Dobrze, ładne są te filmiki, pamiętamy, ale to już je widzieliśmy. Teraz się zamieniamy w Persów, uwaga. Satrapia nasza będzie. Zostałem satrapą. W kolejnej epoce to już Khmerowie będą, tak? No to na pewno w nich pójdę. Bo ten ich bajer jest bajerancki. Wzrost ludności i ekspansję teraz mam. Spoko. Spoko, to się może przydać. To się może przydać. Coś tak mi się wydaje. Żelazo mamy. Oj, to te rewiry trzeba będzie zająć na pewno. Dobra, to chyba teraz pora zbierać, szanowni państwo, tak, te 1060. Żeby tutaj zrobić miasto. I potem tu zrobić miasto. Oczywiście. Dobra, czy wy tutaj możecie iść wesprzeć tych działania wojenne? No przecież ja tak zwykle wchodzę sobie. Aha, bo teraz... Aha, nie ma wsparcia jeszcze, nie mam technologii. No tak, zapomniałem, że to tak działa. Trzeba technologię odkryć, żeby nauczyć się iść pomagać kolegom. No zapomniałem, że to takie genialne. O litości. Dobra, to ty z powrotem jednak. Żelazo mamy. O, wreszcie jakaś osobliwość.
No nie, no Phaistos tam się pojawiło. Jak one się spamują tak szybko, dziady jedne. Tak, zbieramy na miasta, no a autentycznie. Bo już mam miasta, znaczy te główne położone tam, gdzie chciałem. Potem tak. Tu trzeba będzie dołączyć ten teren do Memphis. Ten teren też dołączyć do Memphis. To pamiętamy. Tu. To na pewno te dwa, to jest to miasto. Możemy przyjąć, potem odłączyć. Ale to wszystko trzeba przyłączyć, bo tu już dydonka. To i tak dobrze, na razie tylko te dydone spotkałem. Bo to oznacza, że nikogo innego tutaj w pobliżu nie ma. Co jest dobre oczywiście. Otwórz. Aha, tu będzie jednostka za chwilę. Żadnej machiny oblężniczej nie mam. No chciałem poczekać na te wsparcie, ale ja tu wsparcia jeszcze nie mogę robić. Gdzie jest to wsparcie w ogóle? Działania wojenne, to tu było. Tu było. O. Szanowni Państwo, to nie tak prędko. Dobra, to czy ja to zabiję, bo mi się rekrut tutaj urodzi. Tak zdobyczna armia. Co oni tu mają w ogóle? Zaatakuj. Natychmiastowe rozwiązanie. Wow, porażka. Jaka dupa. Dobra, to idę tym zaatakować. Ale dupa. Bitwa ręczna. No. Zakończ rozmieszczenie. No dobra, zakończmy to rozmieszczenie. Zaatakujmy go, bo to łucznik. Trzeba go ubić. Ty tu odejdź o płota. O właśnie. Ty też. A ty jako tutaj zostaniesz. Tak, dobra, koniec rundy. Tamte rydwany, no szkoda ich oczywiście, ale to głównie je kupiłem po to, żeby mnie nie atakowały. No wszystko tutaj się obraca wokół tego, że miałem po prostu zlikwidować zagrożenie tych wolnych ludzi. No i to się udało. Jakimś cudem. A tu jest rzeka. Tu się ustawię. Ciekawe, czy oni mnie zaatakują. I tu się ustawię. No dobra, w przyszłej rundzie. Co, on nie atakuje w ogóle? Jaki cwaniaczek. Aha, brak ścieżki. Okej, to w przyszłej rundzie znowu. O, zaatakował wreszcie, bardzo dobrze. Okej, rozdupczymy to, chociaż nie, my to przejmiemy. My to przejmiemy. Hodowla koni i rzemieślnicza. Kurde, po taniości przecież. Zdążę to zrobić. Ten koszt rośnie tego, czy nie rośnie? Ciekawe. Nie jestem pewien. A, tu też problem polega na tym, że za chwilę jakieś dziady mi się mogą pojawić. Przemykamy. O, i teraz tak. Ale to mogę zrobić w taki sposób. To jest, kurczę, ciekawe. Ja się tu boję podchodzić autentycznie. Chociaż no będę mógł uciec. Jakby to tak przejąć, no. Się głupie nie wydaje. No zobaczymy. Na razie się wydurniamy tutaj pod tą ekbataną. Kurde, rydwany za 106 złota mi zatłukli, no. Sam ich zatłukłem w gruncie rzeczy. Dobra, ty spadaj tu, a ty idź to zabij. Nie, przeżyję. Koniec rundy. No, oddajesz coś, czy nie oddajesz? Chyba nie. Dobra, pożegnamy ich. Pożegnamy ich. Spoko loko.
Aha, tylko że ja zniszczyłem armię w tym momencie. O Boziu, to jeszcze tu turę trzeba poczekać. O Boziu. Memphis, o proszę, jakieś wydarzenie. Nowa zasada, przywództwo, to było chyba niezłe z tego. Ta, limit zwiększony, kolejny, bierzemy. Bierzemy, limitów nam... Nigdy nie... Nie za dużo, nie za mało, o! Jakoś tam się udało. Pałac Satrapy, kurde, jakże piękne. Jakże piękne, tylko czekajcie, w którą stronę my byśmy tu poszli, bo tutaj jeszcze tych rewirów nie mamy. Góry już zgarnięte. Tu jest 7, ha, tu jest 9, ale tu byśmy zgarnęli te dwa pola, tylko to mało ciągle. Tu bym se zbudował jednak normalnie przemysłówkę. Już niebawem. Tak, jakie ładne to będzie, jakie ładne, jakie piękne. I tu podobnie. Zbudujmy sobie cosik takiego. Tu po prostu? 5-9 i byśmy w tym kierunku też szli. Te dwa pola zgarnęli, bo tu nie zgarniemy niczego, a tu będziemy robili przemysłówki. Tylko jak to sobie zgarniemy i dołączymy. O kurde, nawet fajne. Tylko tu więcej tego będę mógł zrobić. Będę też mógł zrobić i tu, bo tu mam jeden budynek na jedno terytorium, a tu mam już dwa. No to będziemy kolejne robili. To jest fajne. To jest fajne. Siema chłopaki. O, tędy nie wejdę. Kurde, to są znowu te rydwany. Tędy nie wejdę? Poważnie? Dobra, to ja sobie pójdę tędy, wiecie? Połączę się z tamtymi. Tak jak brzmiał stary plan. Ten tutaj proszę, naukę i wpływy. Truchła. Wow, 80 zł, to nie mało. I tu jakoś ich obejdziemy. Proszę mi się połączyć. Nie, tu nie wejdziemy tędy. Ale to się chciałbym połączyć. Ty do tych. Ty nie masz... No masz punkty. No, wreszcie się połączyłem. O litości. Ile się można łączyć. A, oni ciągle nie mają tych punktów. Dobra, też tu jakoś wejdziemy. Zaraz się ludek pojawi i w końcu, kurde, tego miasta nie zdobędę. Wcale bym się nie zdziwił. No trochę mi szkoda, cholera. Tych moich rydwanów, ciągle o nich myślę. Ale nie ma dramatu. To żelazo? Żelazo bym jeszcze... Aha, nie mam technologii. Trzeba to będzie wziąć, ogarnąć. Nie no, to na pewno rozdobrze, bo to tu nie potrzebuję miasta. Tu potrzebuję posterunku. Do Tebów. Dołączonego. Akbatane do tego Alfaretsu. Kurde, jaka nazwa. Zaraz to przerobię na perskie miasto. Bo chyba jednak to najpierw. Coś tak mi się wydaje. 1060, ale patrzcie, już mam 80. Za chwilę zrobię te satrapie i będą kolejne punkciory. Całkiem nieźle to wygląda. Chyba. I 5 miast, to jeszcze jednego muszę. Bo tak, tu będzie to trzecie, albo tu. Trzecie, czwarte, tu i tu. Czyli tu gdzieś jeszcze muszę zrobić miasto. Ej, to może i to? Ile tu jest tych punktów? Nie widać nawet, cholera. A może i tutaj będzie miasto, bo patrzcie, ono jest na takiej górze fajnej. No to by mogło być miasto w sumie. Nawet ładnie położone. A zobaczymy. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.